polewa. Doskonale znasz znam przede wszystkim ten konkretny egzemplarz, dlatego że miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniach do jednego z takich lotów specjalnych. To był lot jeszcze dłuższy, dlatego że transatlantycki. Lot akurat wtedy z misją humanitarną na Haiti. Ten lot był zdecydowanie krótszy, ale to nie zmienia faktu. Tu trzeba podkreślić, przygotowania zawsze w specjalnym pułku lotnictwa transportowego trwają przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin. Ta maszyna ma specjalne procedury, które są o wiele bardziej zaostrzone niż procedury typowego rejsu, takich linii typowych lotniczych, którym latają normalni obywatele. Kuba, powiedz, jakie to są procedury? Przede wszystkim możliwe, żeby samolot wyleciał, mając jakąkolwiek awarię, usterkę, każda śrubka, jak to mówią, musi być dokręcona. Jest specjalna komisja, która przed wylotem, wystartowaniem tej maszyny, można powiedzieć, oblatuje, czyli jest dokonywany taki lot próbny. Tam wszystko jest badane, więc tym bardziej jesteśmy w szoku. Ja próbuję, cały czas jestem, czekam na jakieś informacje z 36 pułku. Rozmawiałem dzisiaj z dowódcą, on też zbiera te informacje. Co do samej katastrofy, Jarek Olechowski mówił o tym, że tam ten samolot był przekrzywiony. Były też głosy, że krążył, dwie godziny był w powietrzu, czyli coś jednak musiało być nie tak, ale z drugiej strony weźmy też pod uwagę, że to są procedury, które mają też piloci. Pilot nie wyląduje, jeśli nie jest pewien, że nic nie będzie się działo, dlatego on krąży. Przy naszym telefonie, proszę Państwa, Tomasz Pietrzak, pilot Tupolewów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Przed chwilą mówił Kuba, że są specjalne procedury. Pilot, jeśli nie jest pewien, że wszystko jest w porządku, że lądowanie będzie zakończone i przeprowadzone bezpiecznie, to krąży w powietrzu. W tym przypadku prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, że tak było. Maszyna krążyła około 2 godzin nad lotniskiem. Czy to wskazuje, że pilot miał wątpliwości, że coś jest nie tak? Ja podejrzewam, że tak, ale tu może ustalmy. Bliższą informacją dla nas jest to, że były złe warunki na lotnisku, więc oczekiwanie 2 godzin było raczej spowodowane tym, że oczekiwali na poprawę tych warunków, ponieważ musimy patrzeć na godzinę, która była planowanego lądowania, czyli to były godziny poranne, czyli to wszystko się podnosi, czyli mgiełki podnoszą się nad drzewa, a tam wokół lotniska jest bardzo dużo lasów, więc liczono pewnie na to, że z upływem dnia, czyli z zwiększeniem operacji słonecznych, czyli te promienie słoneczne rozgonią tą mgiełkę i poprawi się pogoda, poprawi się widzialność, na którą załoga prawdopodobnie czekała. I to było powodem, dlaczego załoga krążyła 2 godziny. W sytuacji, gdyby była to jakaś usterka techniczna, na pewno samolot wróciłby do Warszawy wtedy. Pojawiły się informacje o tych eksplozjach i o tym, że samolot praktycznie rozpadł się na kawałki, szczątki znajdują się rozrzucone w lesie. Ta eksplozja o czym może świadczyć? Czy to już w momencie, kiedy samolot zetknął się z ziemią, czy też mogło do niej dojść wcześniej? Należy pamiętać, że na pokładzie paliwa mogło być około 20 ton paliwa, to jest bardzo dużo i jeżeli to paliwo zostanie w jakiś sposób uwolnione, wtedy następuje właśnie ta detonacja. A musimy pamiętać, przy uderzeniu w drzewa jakieś rozszczelnienie instalacji, czy paliwowej, czy innej, powoduje to, że dochodzi do samozapłonu i o właśnie wybuch. Paliwo 20 ton to jest bardzo duża ilość tego paliwa, więc to prawdopodobnie było przyczyną tego, że ten samolot tak się rozsypał. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ma Pan jakieś przypuszczenie, skąd to przechylenie? Dlaczego tym jednym skrzydłem mógł zawadzić samolot o drzewa, czy też o ziemię? Dlaczego ten przechył? Ja myślę, że tutaj to było dochylenie się do osi pasa startowego, pasa lądowania i to jest właśnie ten manewr, który trzeba pamiętać, że Tupolew ma skrzydła bardzo nisko umiejscowione, więc jakiekolwiek przechylenie powoduje to, że to skrzydło jest poniżej obrysu kadłuba samolotu, więc gdyby to był samolot typu Boeing albo Airbus, skrzydła są do góry podniesione, w Tupolewie są one pochylone w dół, więc tutaj się ta odległość do tej ziemi przy przechylonym skrzydle zmniejsza, czyli to jest prawdopodobnie. Podchodząc do lądowania, zobaczył pas, chciał się dochylić i no to dziękuję bardzo za tę rozmowę. My przenosimy się, proszę Państwa, przed Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najnowsze informacje, rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Wiemy, że jedna osoba nie stawiła się na odlot, także możemy zakładać, że na pokładzie znajdowało się 88 osób, chociaż w tej chwili jeszcze ta informacja jest finalnie weryfikowana. To znaczy, czy lista pasażerów zgadza się z listą osób, które były rzeczywiście fizycznie obecne na pokładzie samolotu.
samolotu w momencie katastrofy. Zaistniała w tej chwili niepotwierdzona informacja o tym, że 3 osoby zostały ciężko ranne, ale przeżyły ten wypadek. Ale na razie jest to wiadomość agencyjna. Nasze źródła dyplomatyczne te informacje nie potwierdzają. Także w chwili obecnej możemy założyć, że wszystkie niestety 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie wypadku, zginęły. A czy te informacje próbowaliście Państwo potwierdzić o tym, że te 3 osoby jednak ciężko ranne żyją? Tak, w tej chwili tę informację weryfikujemy. Tak jak mówię, jest to na razie informacja medialna, która spłynęła z jednej z agencji obecnych na miejscu, także nasze służby obecne na miejscu wypadku w tej chwili tę informację weryfikują, ale nie mamy potwierdzenia. Nasze służby twierdzą, że niestety najprawdopodobniej możemy założyć, że wszystkie 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie tej niewyobrażalnej katastrofy, zginęły. Jak po minucie wyglądał ten wypadek, ta tragedia? No, to jest tragedia, która wykracza poza naszą wyobraźnię. Tragedia rozmiarami wykraczająca poza to, z czym kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Także niewyobrażalna, trudna do ogarnięcia. Wszyscy mamy olbrzymie trudności z ogarnięciem umysłowo rozmiarów tej niewyobrażalnej tragedii. Zginęły 88 osób, zginęło, które znajdowały się na pokładzie. Jest to na pewno jedna z tych tragedii, która zapisze się czarną kartą na kartach historii Polski. Niewyobrażalna tragedia. W tej chwili zaczynają już spływać pierwsze kondolencje. Dzwonił przed chwileczką minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pan Guido Westerwelle, który akurat w tej chwili składa podróż zagraniczną w Afryce. Mieliśmy rozmowę, złożył głębokie kondolencje. O ile wiem, kanclerz Merkel w tej chwili próbuje połączyć się telefonicznie z premierem Tuskiem, aby także złożyć mu kondolencje, ale tak jak mówię, te kondolencje z całego świata w tej chwili zaczynają spływać. Czy cokolwiek Państwo możecie powiedzieć o przyczynach tej katastrofy? Na razie nie. Rozumiemy, że oczywiście zostanie powołana komisja, która będzie badała przyczyny wypadku. No, w tej chwili wszystko wskazuje według obserwatorów, którzy byli na miejscu zdarzenia, że samolot podchodząc do lądowania zahaczył skrzydłem o drzewa, ale to są wstępne ustalenia, to są po prostu relacje osób, które były na miejscu. Jak wiemy, w przypadku katastrof wszelkiego rodzaju, szczególnie lotniczych, przeważnie na katastrofę składa się jakby suma przyczyn. Wszyscy eksperci, którzy badają wypadki lotnicze, zawsze twierdzą, że trudno przypisać wypadek jednej, jednostkowej przyczynie. Także najprawdopodobniej, tak jak w przypadku wszystkich innych katastrof, był to jakiś zbieg okoliczności, złe warunki pogodowe, złe warunki podchodzenia samolotu do pasa lądowania, także poczekajmy na ustalenia. Mogę tylko powiedzieć, że według wstępnych informacji samolot podchodząc do lądowania zahaczył o drzewa na końcu pasa startowego i to było jakby bezpośrednią przyczyną katastrofy. Natomiast to prawdopodobnie była ostateczna przyczyna. Jak wiemy, przeważnie jest to cały łańcuch przyczyn, który prowadzi do powstania tego typu katastrofy. Także być może to jest tylko jedno ostatnie ogniwo, że tak powiem, w tym łańcuchu przyczynowym, które spowodowało, że samolot uległ katastrofie. Te samoloty rządowe, to był samolot T-154M, są bardzo dokładnie badane. Żaden samolot ze sterką techniczną oczywiście nie jest dopuszczany do ruchu. Także w tej chwili możemy założyć, że samolot był w pełni technicznie sprawny, ale być może nastąpiła jakaś usterka techniczna w trakcie lotu. No jaką powinien zostać wymieniony tak naprawdę już lata temu? No jak wiemy, nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów zostało zwołane na godzinę 13. No w obliczu tego niewyobrażalnego rozmiaru tej tragedii oczywiście będą podejmowane wszystkie decyzje, także oczywiście o żałobie narodowej, wszystkie inne. No mam przed sobą listę 88 osób, które znajdowały się na pokładzie. To są wszystko kluczowe osobistości życia publicznego w Polsce, także mamy jeszcze problem z ogarnięciem w ogóle rozmiarów tej katastrofy. Myślę, że w tej chwili trwają jakieś przemyślenia odnośnie tego, jak zorganizować funkcjonowanie państwa w tej sytuacji, w której ginie tyle osób o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, łącznie oczywiście z prezydentem i jego żoną. Na jaką pomoc możemy liczyć, jeśli chodzi o Rosję?
Ach, o ile wiem, no akcja gaszenia samolotu była sprawnie przeprowadzona. Samolot zapalił się w momencie katastrofy. Został według relacji, która mi została przekazana, stosunkowo szybko ugaszony.